Lupa, połowiczne zwycięstwo. Ja jestem zadowolony z tej decyzji. Mi pasuje. Jest godnym przeciwnikiem. Myślę, że finał właśnie był dla nas. I tak naprawdę po raz, nie powiem, bo z tym, nie pamiętam jak on miał na imię, Łukasz. Ten gruby, ale nie. Mówisz, ten gruby przeciw. Z brodą. Pierwszy strzał od niego dostałem, zamroczyło mnie, ale nic tam w sumie nie miałem. A tu kolega Łukasz... I czujesz. I czuję. Myślę, że on by... Znaczy powiem tak, ode mnie jak dostał jednego, jak już odjechał, to już byłem pewny, że mówię, finał jest mój. Ale podniósł się, ogarnął, także pełen szacunek dla niego, że jest mega twardy. Chłopak jest młodszy, bo jest 96 rocznik, 23 lata, także no ma jaja, nie? Ale spuchłeś, widzę. Spuchłem z jednej strony. I czy nie ten? Znaczy, z kością nic? To znaczy, z kością nie. Tutaj na bro... Nie. Bardziej obawiam się tutaj, tutaj tym. Ale nie, z kością nic. Jakby było coś z kością, to by mnie bardziej bolało, a zwykły krwiak jest, także... Powiedz mi, jakie są doświadczenia twoje w ogóle po tym całym turnieju? Czy to jest bolesny turniej, czy to jest ciekawy turniej? Jakie, wiesz, co zrobiło na tobie doświadczenie? Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj, piątek 13, no wybiło, ogólnie zrobiło się dobrze, bo jestem finalistą, wygraliśmy. Ale śmiało mogę powiedzieć, że szczęście się do mnie nie uśmiechało z tego względu, że za każdym razem, gdy było losowanie, było na przeciw. Okay. Nigdy nie mogłem pierwszy. Teraz na koniec właśnie we finale mi się udało wylosować jako pierwszy. No ale chłopak widać przytrzymał mój strzał, ale mówię, wcześniejsze trzy czy cztery rundy, zawsze było ktoś pierwszy, inny startował. Wolisz zaczynać? Wolę zaczynać, bo wiedziałem, że jak będę zaczynał, to będę kończył. No okej, dobra. No tak, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że po jednym strzale ktoś odpada od razu, nie? I nie ma jakby szansy rewanżu. No właśnie o to chodziło. Myślałem, że jak będę pierwszy startował, to będę ich tutaj gasił, nie? A mieli chłopaki okazję mi strzelić w pysk, no. Startujesz na wiosnę? Chyba się wkręcę, no. Ale tym razem chyba bez podziału. Na pierwszy raz, mówię, dzisiaj pierwsza gala, jestem usatysfakcjonowany, a na drugi raz myślę, że już bym był bardziej głodny i jednak, żeby był ten finał tylko dla mnie. Może stawka będzie inna? No, mogłoby tak być, nie? Wiadomo, teraz pierwsza taka gala, nikt też nie wiedział, czy to wypali, czy to nie wypali, tak samo jak było z Fejmem. Fejm, pierwsza gala, pamiętam Koszalin, 800 ludzi, nikt nie wiedział, a co się teraz dzieje? Fejm! Jest Fejm, nie? Mam nadzieję, że teraz też pójdzie Fejm po tym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.